Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj omówimy sobie nasze oficjalne plany na nowy serwer amerykański, no a w tle poklikamy loszki tutaj na wojowniku. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i oczywiście kupujcie grzybki, pakiety specjalne z kodem Neutral. Dobrze, zanim przejdziemy do klikania lochów, to kim tutaj na serwerze amerykańskim będziemy grać i od razu powiem na wstępie, tworzymy gildię, dokładnie tak, tworzymy gildię, jest to już oficjalnie potwierdzone właśnie na serwerze amerykańskim. Tu jeszcze nie mam swojego awatara, jeszcze to wszystko jest powiedzmy w trakcie, natomiast wojownik, dokładnie tak, troszeczkę jestem zniesmaczony, dlatego że na streamie, dokładnie na streamie dałem wam informację, czy w ogóle będziemy grać, no i też jaką klasą postaci będziemy grać. Zrobiłem głosowanie, dlatego warto być na streamach na Twitchu, no i tam do wyboru dałem maga, dałem zabójcę i dałem wojownika, czyli powiedzmy każdą klasę postaci na jakąś tam osobną cechę, czyli no wojownik siła, zabójca zręczność, maguś inteligencja, jakby logiczne. No i wojownik w tym głosowaniu wygrał bardzo, bardzo mocno, miał przewagę, nie wiem, chyba tam aż 10 głosów nad drugą klasą był właśnie maguś, na trzecią był zabójca, zabójcę to chyba tylko dwie albo trzy osoby chciały, więc zabójca nie był zbyt rozchwytywany. Dlaczego nie druid? Pewnie wielu osobom nasuwa się to pytanie, natomiast druida zostawiam sobie na EU15. Może zdążą tego druida zreworkować, może zdążą no coś tam z nim zrobić, powiedzmy, żeby jakoś był bardziej grywalny, więc to sobie zostawię na EU15, a na tym AM1 będziemy sobie grać właśnie wojownikiem, także no ciężkie będą początki, ciężki będzie early game, no ale zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, lecimy od razu do lochów, żeby was tutaj nie zanudzać, do lochów na wojowniku naszym głównym, że tak powiem, no i oczywiście będziemy sobie gadać. Tu w ogóle na tego węża Midgardu miałem bardzo dużo procent, więc jego raczej sobie szybko ubijemy. Robimy gildię, dokładnie tak, dostałem już dzisiaj informację oficjalną, jak to będzie wyglądać, no i z tego co wiem, reset serwera, czyli północ na tym serwerze amerykańskim będzie o godzinie 6 rano, to jeszcze nie jest potwierdzone, ale dla naszego czasu polskiego, europejskiego i tak dalej będzie to właśnie 6 rano. Ja tu w ogóle odpaliłem procenty. No tak, no ten wąż Midgardu, na niego mamy prawie 5% i jego warto będzie ubić. Więc mówię, o 6 rano będzie reset, o tym musicie pamiętać. No i tworzymy gildię, będziemy tworzyć gildię tutaj z moją narzeczoną. Ja będę liderem, ona mi będzie pomagać, bo widziałem, że naprawdę dużo chętnych Polaków startuje na tym serwerze amerykańskim. No a gildii jako takiej stricte polskiej nie było. Ja sam chciałem do jakiejś dołączyć, nie chciałem zakładać, ale no zobaczyłem, że jako takiej głównie polskiej gildii nie ma, więc postanowiłem sam spróbować taką stworzyć. I teraz tak, od razu jakie są wymagania? Po pierwsze minimum 3 paski na gryfosmoku. Też tutaj nie będę wymagał nie wiadomo czego, nie będę, wiecie, jakąś tam się napalał, napinał, bo zdaję sobie sprawę, że niedużo osób pójdzie tak full jako grzybiarze na ten nowy serwer amerykański, więc mówię, minimum to taka gra eko, czyli najlepiej, myślę, pakiet oczywiście startowy, pakiet twierdzy i jakieś powiedzmy 1500 grzybków na start, czyli ten pakiecik za 200 zł na promocji. To będzie takie fajne, o dobra, udało nam się go pokonać. No i później jakby w miarę potrzeby dokupywanie, żeby chociaż na te 3 paski na gryfosmoku starczyło. I to są wymagania. Gdzie się do mnie można odzywać? Można się do mnie odzywać oczywiście na Discordzie. Na Discordzie w wiadomości prywatnej, jeżeli ktoś jest chętny, jeżeli ktoś będzie tak grał. Widziałem, że już parę osób do mnie napisało, ja póki co jeszcze nie odpisywałem na to. Ale oczywiście jak już zrobię Discorda gildyjnego, a w zasadzie jednego, którego mam przerobię, to wtedy będę tam zapraszał ludzi i będziemy sobie grać. Jeżeli chodzi o jakieś, powiedzmy, niespodzianki od twórców na start serwera, to na pewno będzie na EU14, a na M1 czy ode mnie będzie, to jeszcze jest kwestia do, powiedzmy, dowiedzenia się. Sami się muszą dowiedzieć jakby twórcy, z tego co pytałem. No i oczywiście dam wam znać, dam wam oficjalnie znać. Natomiast z tego co wiem, jeden twórca ma właśnie na serwerze amerykańskim tam startować, robić gildię, więc ewentualnie jeżeli chodzi o jakąś tam niespodziankę na start, to weźmiemy sobie od niego, jeżeli ode mnie by działała tylko na EU14. Nie będę tu wchodził w szczegóły, ale pewnie wiecie co mam na myśli. No i tyle, tak naprawdę Discord jest wymagany z racji tego, że po prostu no ja będę tworzył Discorda gildyjnego, wszystko się będzie właśnie działo na Discordzie, ja też głównie jestem na Discordzie, zawsze tam praktycznie odpisuję, wszystko czytam, więc Discord jest wymagany i na Discordzie proszę się do mnie odzywać. Jeżeli planujecie grać na
serwerze amerykańskim pierwszym. Jeżeli planujecie grać eko co najmniej, czyli trzy paski na gryfie, to byłbym bardzo wdzięczny, jakbyście się do mnie odzywali, bo po prostu no, będzie mi łatwiej i od razu was dodam na Discorda gildyjnego, którego będę tworzył prawdopodobnie dzisiaj po streamie. Dobrze, zrobimy sobie kolejny skan. Wąż Midgardu nam tutaj padł, fajnie. Ja może w ogóle zrobię arenkę jeszcze, bo chyba wbiję level, tak mi się przynajmniej wydaje. Cyk, cyk, no i mamy. Mamy na 1.36% na wojownika w górze popiołów. To zaraz do niego przejdziemy. Natomiast tutaj oczywiście zrobię arenkę, w razie czego jakbym wbił level, zawsze to więcej expa. No, więc to jest tak naprawdę najważniejsza kwestia. Robimy gildię. Jeżeli chodzi o jakieś opóźnienia względem serwerów europejskich, to z tego co wiem, mogą takowe występować. Póki co w trakcie trwania prerejestracji nie było żadnych problemów z serwerem, nic tam się nie działo, no ale za bardzo oczywiście nie można było tego, powiedzmy, sprawdzić. Natomiast dostałem informację, że gracze z Ameryki, którzy grali na serwerach właśnie międzynarodowych lub na serwerach amerykańskich, które były postawione w Europie, no to nieraz się skarżyli na jakieś problemy z połączeniem. Więc w drugą stronę może też tak to działać, my też możemy mieć jakieś tam większe opóźnienie z racji tego, że serwer jest położony w Ameryce. No ale jest to gra przeglądarkowa i wydaje mi się, że nie będzie to miało aż tak dużego wpływu na rozgrywkę. Miejmy taką nadzieję, no to będzie troszeczkę takie testowe. Więc mówię, zapraszam wszystkich serdecznie, tworzymy gildię. Spróbujemy podbić Amerykę, zobaczymy jak nam to wyjdzie. Ja sam jestem ciekaw. Mam teraz dużo czasu, teraz siedzę w domu, jestem już po wakacjach, jak pewnie wiecie, więc po prostu głównie się skupiam na Shakesie, na kontencie z Shakesa, na streamach, na odcinkach i tak dalej, i tak dalej. Więc no tutaj będzie na pewno fajnym, no takim, powiedzmy, doświadczeniem zbudować jakąś fajną gildię właśnie na tym serwerze amerykańskim. Dobra, coś tutaj mamy, plus 20, to nie jest dużo, od razu rozmontujemy i może wiecie co, żeby nas nie męczyło, to ja tutaj oddam parę rzeczy do wiedźmy, które mam, powiedzmy, zachowane, zrobimy sobie tak i okej, lecimy dalej w lożki. Zaraz wam pokażę, jak tutaj ten wojownik wygląda, co już chyba mówiłem, albo i nie. O kurde, jak nam to szybko padło, zwróćcie uwagę, Jezus Maria, coś pięknego i mamy 533 level. Tu na wszystkie staty, od razu sobie możemy zmienić wygląd i również rozmontować. Chociaż nie, zmiana wyglądu bez sensu, bo ja tu mam już wszystko ulepszone razy 20. To dobra, lecimy po prostu do oglądania. Już niepotrzebne nam są surki, za bardzo do kowala, bo mówię, wszystko mamy ładnie ulepszone. Co dalej? No ja będę grał wojownikiem, będę grał na tryhardzie, zrobię z tego serwera serię, zrobię z tego serwera praktycznie daily odcinki, niemalże dzień w dzień, więc o to możecie być spokojni. Postaram się jakiś fajny kontencik wam skleić. Jedyne co mnie troszeczkę boli, to też nie będę grał jakoś jako full grzybiarz, tu jakby musicie pamiętać. Będę się starał wbić jak najwyższy level przez 3 dni, ale to nie będzie też na wariackich papierach, nie będę wydawał nie wiadomo ile grzybów, bo głównie tutaj planowałem właśnie EU15, ale no, też jestem ciekaw, jak nam tym wojownikiem pójdzie, bo na pewno początki będą ciężkie. Początki będą bardzo, bardzo ciężkie. Nie będzie to wcale takie łatwe do ogrywania. No i zobaczymy po prostu, jak nam to pójdzie. Ale seria będzie taka, no, z jednej strony na tryhardzie będę się starał grać jak najlepiej potrafię, ale z drugiej strony w miarę rozsądku będziemy sobie po prostu klikać, będziemy robić seryjkę i będziemy, powiedzmy, na kartach historii nowego, a w zasadzie pierwszego serwera amerykańskiego. Może też jako gildia, zobaczymy jak nam pójdzie. W każdym razie zachęcam wszystkich. O, tutaj jest jakiś szczęśliwy blok. Zachęcam wszystkich Polaków, jeżeli ktoś się zastanawiał, czy EU14, czy M1. A M1 ma naprawdę większy potencjał. Dużo osób z Europy planuje tam grać. No i chyba przez to ten serwer 14 europejski będzie troszeczkę taki jeszcze bardziej umarły niż miał być, nie? Bo jednak wszyscy czekają na to EU15. A teraz jak jeszcze wychodzi pierwszy amerykański, dużo osób podchodzi do tego tak jak ja, czyli właśnie pierwszy serwer amerykański. Dobra, teraz mamy berserka. Pierwszy serwer amerykański, no to fajnie będzie, no powiedzmy, być częścią historii tego serwera, nie? Z tego co pytałem na streamach, to dużo osób do tego podchodzi tak, właśnie w ten sposób, więc dlaczego by nie? Dlaczego by nie? Spróbujemy naszych sił, zobaczymy jak nam to wszystko wyjdzie. Na tego mamy w ogóle 0.90%, więc nie tak dużo, ale z racji tego, że to jest berek, to może by nam to jakoś poszło. Też nie patrzę w ogóle na runy, warto by było spojrzeć jak te runy wyglądają, ale okej, kurde, bardzo łatwo nam padło. Pięknie, piękna sprawa, to też dajemy do rozmontowania i oglądamy sobie jak to wyglądało. Okej, tutaj mamy Fenrira, a tego poprzedniego nie mamy? Nie wiem, dziwne w sumie, ale nieistotne, obejrzeliśmy walkę. Chociaż nie, czekajcie, jaką ja walkę obejrzałem, bo ja się zagadałem. No dobrze, pierwszy był wąż Midgardu, potem był ten z góry popiołów i teraz Fenrir. Chyba wszystko jest okej, bo jak ja gadam i klikam, to tak wiecie, klikanie to jest takie bardziej w tle.
No. Chyba tyle odnośnie serwera amerykańskiego. Też mam nadzieję oczywiście, że te opóźnienia nie będą jakieś ogromne, że będzie to mimo wszystko dobrze działało. Raczej tak, obstałem, że będzie wszystko ok. No ale wiecie, jeżeli by jakieś były problemy z połączeniem, jakieś lagi, no to na pewno dużo osób niestety zrezygnuje z gry, no bo nie będą się chcieli męczyć. Ale mówię, obstawiam, że raczej będzie w porządku. Wy oczywiście napiszcie w komentarzu, czy planujecie grać na serwerze amerykańskim. Jeżeli tak, to jaką klasą postaci. I oczywiście, czy na pakietach, czy bez grzybów free to play, jak u was to wygląda, chętnie się dowiem, bo sam jestem po prostu ciekaw. Dobra, Fenrira mamy pokonanego, lecimy dalej. Kogo my tu jeszcze możemy kliknąć? No troszkę nam się lożków na tym wojowniku odblokowało, że tak powiem. Dawno nie było odcinka z wojownika, dawno tu nic nie klikaliśmy, więc jakieś tam fajne procenty nam wzrosły. Chociaż no teraz widzę, że na Meduzę w górze Olimp mamy 0,48, potem na tą Wiedźmę tego maga mamy 0,42, na Boruciaka w karuzeli z idolami mamy 0,36. No już o wiele mniejsze te procenty, ale jeszcze tą meduskę spróbujemy poklikać. Jak się dzisiaj nie uda, to na kolejnym odcinku na pewno. Meduska to jest dokładnie ten przeciwnik. Chyba tyle, tak jak mówię. Chyba wam wszystko powiedziałem. Będzie nowa seryjka, będzie gra na tryhardzie, będzie wojownik. Dlaczego znowu wojownik? Mogą się niektórzy zastanawiać. No bo mi się już kończą klasy postaci. Mi się już kończą klasy postaci, którymi mogę grać. Już tak naprawdę wiecie, no brakuje mi tylko druida. Tego druida zostawiam na EU15. Nowa klasa, jeżeli jakaś wyjdzie, to prawdopodobnie dopiero na Halloween. Ja tak przynajmniej obstawiam, więc powolutku mi się kończą klasy postaci, także zdecydowałem, że sobie wybiorę 3, którymi ewentualnie chciałbym pograć, dam wam właśnie na streamie możliwość wyboru, dam wam głosowanie, no i wy na tym streamie spróbujecie, no powiedzmy zadecydować, spróbujecie zadecydować i właśnie tak zadecydowaliście, że gramy sobie wojownikiem. Ot, taka ciekawostka, tak to będzie wyglądać. No mimo tutaj gry na grzybach, to mówię, ten wojownik, no ciężko mi nim będzie, na pewno wirli, ale na spokojnie, swoim tempem, mam nadzieję, że fajną seryjkę sobie stworzymy. No i wreszcie troszeczkę kanał ożyje, bo ostatnio tych filmów z klikania lochów nie było za dużo, z jakiegoś tam kontentu powiedzmy i tak dalej. Więc no, jednak myślę, że będzie to fajna sprawa. Mówię, ja będę liderem, moja narzeczona będzie oficerem. Zebrała już tutaj też doświadczenie z wielu gildii poprzednich, bo gra na EU13, na EU12 bodajże gra, zawsze tam jakoś próbowała pomagać, była tam zawsze oficerem, dużo pomagała. Mówię, o kurczę, to nam jeszcze padło, tamtym liderom, więc myślę, że tutaj też będzie podobnie i też razem uda nam się we dwójkę coś fajnego stworzyć. No i zwłaszcza, że no teraz oprócz tego, że tak naprawdę nagrywam filmy, streamuję, no to nie mam aż tak dużo rzeczy do roboty, więc mogę się na tej gildii skupić, no i po prostu zobaczyć, co z tego wyjdzie, czy w ogóle uda nam się uzbierać 50 osób, mam taką nadzieję, no i wiecie, no zobaczymy, po prostu zobaczymy, jest to dla mnie tak na dobrą sprawę jedna wielka niewiadoma. Dobrze, sprawdźmy sobie tą meduskę od razu, jak ona nam tutaj padła. Ciekawości. Chyba wszystko, co wam miałem powiedzieć. Podsumowując, każdy, kto będzie grał przynajmniej na 3 paskach na gryf o smoku, każdy, kto kupi chociaż pakiet startowy, pakiet twierdzy i powiedzmy 1500 grzybów na start, czyli mam tutaj na myśli... No, tak na dobrą sprawę pakiecik za 200 chociaż, bo to daje 1500 grzybów, może się do mnie zgłaszać w wiadomości prywatnej na Discordzie i najprawdopodobniej do tej gildii się dostanie. Chciałbym, żeby to była seria long term, na długo i tak dalej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, nie? Zobaczymy, co z tego wyjdzie, mówię. Pierwszy serwer na inny kontynent niż Europa, dużo niewiadomych, wszystko wyjdzie w praktyce, ale przygotowania są naprawdę, naprawdę mocne z naszej strony. Tyle odnośnie serwera amerykańskiego. Jeżeli ewentualnie jeszcze macie jakieś pytania do mnie, to piszcie w komentarzu, też wam oczywiście chętnie odpowiem. No i więcej chyba nie mam nic do dodania. Chyba nic więcej nie mam do dodania. Wszystko, co wam miałem powiedzieć, to wam odnośnie tej gildii i tego serwera powiedziałem. Co do Hellevatora, bo Hellevator się skończył wczoraj o 20:00. Jutro prawdopodobnie nagram dla was odcinek, gdzie po prostu odbierzemy sobie nagrody na wszystkich kontach, bo mamy na to 7 dni i pokażę wam, jak na tych kontach nam ten Hellevator poszedł. To też jeszcze tutaj jakby co, jakbyście byli ciekawi, to jeszcze tych nagród nie odbierałem, na spokojnie sobie to sprawdzimy. Dobrze, co do naszego wojownika, bo nie wiem, czy my tutaj coś jeszcze klikniemy, możemy spróbować, ja sobie jeszcze raz zrobię skan SF Toolsem, żeby sprawdzić procenty, ale no już te lochy, które powiedzmy były takie w miarę do kliknięcia, to już kliknęliśmy, teraz mamy na Boruciaka 0,40%, no może jeszcze jakieś tam sportowych 50, może do 100 grzybków zużyjemy na niego, padnie to padnie, nie to trudno, jednak ta karuzela z idolami, no przydałoby się, już mamy, zobaczcie, 533 level, a my jako ten wojownik nie możemy jej pokonać, no ale to wszystko jest związane z tym, że no właśnie, wojownik do lochów, no to jest klasa
O kurczę. Okej, nie było tematu, to było ciekawe. Już tutaj nawet nie mogę rozmontować, zostawimy sobie na jutro. Dobra, może sprawdzimy od razu kolejnego, zanim obejrzymy tego Boruciaka. Kurczę, no mimo wszystko, że te procenty na papierze nie są duże, to te lochy nam naprawdę w miarę szybko padają. Teraz mamy dokładnie, na FIFKO mamy 1,70, więc może go też spróbujemy od razu kliknąć. Miałem już tutaj za dużo grzybów, powiedzmy, na takie klikanie. Ale no FIFKO to jest berek, ten berek jednak powinien nam jeszcze paść, mam przynajmniej taką nadzieję, że w miarę szybko. Prawie 2%, no to jest dużo, on nie ma żadnych odporności na nic, więc też powinno nam to siąść. No dawaj, dawaj, lecimy, dokładnie, padł nam, super, no i mamy prawie 534 level. Jakieś kapcie dla Mariuszka, sprawdźmy, plus 61, bardzo dużo, tylko musimy zamienić sobie runki. I teraz tak, zamienimy sobie w ten sposób, zamień, cyk, bo ja tutaj powiem wam, że dawno nie klikałem lochów na nowym interfejsie, więc jest jak jest. No i teraz jeszcze musimy wydobyć, usuń klej, no to jest chyba to, dokładnie. I ten klej oddajemy tutaj i to od razu możemy ulepszyć, powiedzmy, razy dwa. Dobra, no jako tako to idzie, jako tako jest to, powiedzmy, do ogarnięcia ten nowy interfejs. Dobra, Boruciaka obejrzyjmy, jak ta walka przebiegała. Mówię, no tutaj karuzela z idolami jest o tyle ważna, że daje nam jeszcze naklejki do klasera. Dobrze by było już mieć to 100% klasera. Na poprzednich kontach, na innych postaciach już dawno na tym etapie miałem tą karuzelę zamkniętą. No ale właśnie Wojownik, to co powiedziałem, niestety znowu się z nim spotykamy na serwerze pierwszym amerykańskim, jest do lochów ciężki, jest bardzo ciężki, o wiele ciężej nim idzie niż innymi klasami postaci, więc po prostu wygląda to właśnie tak, że my, no nie mamy tak łatwo, żeby tych przeciwników pokonywać. Dobra, Boruciaka tutaj my dobiliśmy z tego co widzę, no te bloki troszkę ratują nam tyłek, o tyle Wojownik jest fajniejszy, że ma, powiedzmy, to RNG tarczy, od Paladyna mam na myśli, bo jednak ta tarcza nieraz może nam mocno, mocno pomóc. Dobra, tutaj Barbar no za wiele nie zrobił, dostał serię. Tutaj Maguś spoko, fajny krytyk. No i tutaj Kunegunda, Kunegunda na pewno nam pomogła. No tu właśnie, jeżeli chodzi o ten etap, taki late game, no i już tutaj lochy na Wojowniku, to głównie Kunegunda kieruje. No i to jest to, o czym mówiłem. My tak naprawdę, no miałem powiedzieć, że musimy tylko dobić, no ale troszkę więcej musieliśmy, powiedzmy, zrobić. Dobra, i teraz tak, ostatnie sprawdzenie procentów, chociaż już tutaj raczej nic nie poklikam, tak mi się wydaje. Teraz tak, o, dostałem jakąś informację. Okej, niespodzianka ma działać na obu serwerach. Niespodzianka ma działać na obu serwerach. Czyli tutaj na szybko, można powiedzieć, że na żywo aktualizacja. Niespodzianka ode mnie, która będzie na serwer EU14, będzie również działała na AM1. Czyli będziecie mogli używać, super. Dobra, o kurde, na kolejnego maga mamy 5% na Sozę. Dobra, no to, no kurde, no w teorii on powinien paść bardzo, bardzo szybko. Karuzela z idolami, z Sozę, lecimy. Dawaj, dawaj. Aha, czyli kolej. No i mamy 5-3-4, super. I kolejny to jest Zebo, Zebo Wojownik. I na niego pewnie te procenciki już będą o wiele niższe. Ale spoko, wbiliśmy prawie dwa levele, więc to jest duży progres jak na Wojownika. Dokładnie, na Zebo mamy w tym momencie 0,20%. No to już nie za wiele, nie za wiele. Sprawdźmy, co nam poleciało z tego Sozy, znowu jakaś tutaj klata, plus 3 tylko, więc okej, do rozmontowania, no i obejrzyjmy tą ostatnią waleczkę. Dobra, pokaż walkę, cyk, i oglądamy. No tutaj raczej wszyscy na hita padają, dokładnie, ale wszyscy dali kryta, no i my teraz go dobiliśmy. 146, prawie 147 milionów, pięknie, dobrze, świetny progres na tym Wojowniku, szczerze, za niewielką ilość grzybów, 534 level dobity. Przejdźmy teraz do Wojownika, jak on tutaj wygląda. Mamy 59 aurę i 450 many, więc jeszcze 7 poziomów aury do maksa nam brakuje, no i jeżeli chodzi o to, to tyle. Pupilki mamy średnio po 3300, jak tutaj widzimy, ilość jedzonek, więc też już powolutku, powolutku się zbliżamy do zamknięcia tych wszystkich środowisk, no i lożki, karuzela z idolami 17, no i tutaj strefa mroku, troszkę tych lochów nam jeszcze zostało. No mamy dość wysoki level, ale że jest to Wojownik, to właśnie tak to wygląda. Dobra, arenka nieistotna, tutaj też niezbyt istotne. Kółeczkiem później gildyjka. Gildyjka w tym momencie, to może przejdziemy od razu do sali chwały, gildie top 3. W Helewejtorze zajęliśmy bodajże czwarte miejsce, do Helewejtora przejdę prawdopodobnie w jutrzejszym odcinku. No ale właśnie, no tutaj gildyjka troszeczkę do życzenia pozostawia. Najpierw zostaliśmy, byliśmy w ogóle bardzo długo top 1, potem Eskapadę nas wyprzedziło, a teraz jeszcze Elder, więc gildyjka tutaj niestety chyli się, no nie chcę powiedzieć, że ku upadkowi, ale troszkę tak to wygląda, więc no może w przyszłości gildię będziemy musieli na tym serwerze zmienić. Teraz tak, ranking top 30 tego serwera wygląda właśnie tak, no i powiem wam, że tutaj tak, no Paulus 500, prawie 41 level, ale najwyższy level na tym serwerze to jest zabójca Alligator,
544 level. Nie wiem, jak on to zrobił, nie wiem, jak on sobie zrobił przewagę 10 leveli nad nami. Oczywiście jest to zabójca, więc na pewno ma więcej lochów klikniętych od nas, to jest na 100%. Na pewno ma już całą karuzelę zamkniętą, na pewno w tej strefie mroku ma o wiele więcej lochów zrobionych, ale i tak jego przewaga levelowa jest naprawdę godna podziwu. Biorąc pod uwagę, że nam stopowanie lochów na tym wojowniku poszło naprawdę dobrze, nie ma co ukrywać, no to tutaj ten zabójca totalnie zniszczył. Patrząc tu na podstawy, mamy 30, powiedzmy 3,5 tysiąca z ręki i mamy prawie 32 tysiące HP, czyli nam to daje 60, powiedzmy 5 tysięcy, tak w zaokrągleniu statystyk ogólnie, a my tutaj mamy 35 plus 27. No i właśnie tutaj matematyka, to nam daje 62 tysiące, nie? Więc w statystykach odstajemy również od niego, jak i w levelu. Tutaj Bolwerk też, wojownikiem widzę, że lochy kliknął 543. No i on tutaj, jeżeli chodzi o statystyki, no on ma troszkę słabsze. On te lochy dłużej trzymał, więc on ma troszkę słabsze statystyki od nas. Ale no, mimo wszystko level o wiele wyższy również, jako wojownik. No i co, mówię, ten Paulus, jak to u niego wygląda? Aha, Paulus ma praktycznie takie same statystyki jak Bolwerk, zobaczcie, no to dobra. No chociaż tyle, że mamy lepsze statystyki od nich, podstawy w sensie, ale no, mówię, levelem nas wyprzedzili. Może mogłem troszkę dłużej podtrzymać te lochy, ale nie jestem przekonany co do tego. No te staty też nie są najgorsze na tym woju, więc można powiedzieć, że tragedii nie ma. Dobrze, co dalej? Co my tutaj jeszcze mamy do pokazania? Hydrę mamy 12-głową, jak widzimy. Tutaj nic ciekawego, no mówię, surek u kowala mam naprawdę sporo, ale już mi nie są potrzebne, bo wszystko razy 20. Kolejne itemki będę wymieniał na kolejnej edycji legendarnego lochu najprawdopodobniej, bo już mi dadzą dużego boosta, więc spróbuję się wtedy przebrać. No i co? Zarządca oczywiście dawno skończony. Kopalnia złota nam się buduje na poziom 67. W tym momencie, jak możecie sami zauważyć, ja w ogóle tutaj od wczoraj nie wchodziłem na Shakesa, więc niektórych rzeczy nie mam odebranych, nie mam ogarniętych, ale mówię, kopalnia złota na poziom 67. No i tutaj, jeżeli chodzi o kopalnię klejnotów, to się buduje 84. Więc jeszcze te, nazwijmy to, główne budynki ulepszamy do maksa. Tyle odnośnie wojownika. Klaserka jeszcze troszkę brakuje do 100%. Statystyki widzieliście moje. 534 level i powolutku ten wojownik się rozwija. Oczywiście już tutaj od dawna gramy sobie pod Goldzika. Wszystko chyba, mówię, jeżeli macie jakieś pytania co do serwera amerykańskiego, co do gildii, co do mojego wojownika, cokolwiek co było w tym odcinku, to zachęcam do pisania w komentarzu, do pytania w komentarzu, chętnie wam odpowiem. No i oczywiście kciuka w górę zostawcie pod tym filmem, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. Komentarze piszcie też, czy planujecie grać właśnie na tym serwerze amerykańskim, czy może jednak na europejskim. I mówię, jaką klasą postaci, jaki styl gry. Kupujcie grzybki, pakiety startowe, twierdzy, wszystko z kodem neutral. Wszystko macie w opisie, wszystko macie na banerku w lewym górnym rogu. Pięknie wam dziękuję za wsparcie. I chyba tyle ode mnie. Suba z dzwonem zostawcie oczywiście. Zapraszam na dzisiejszego streama o godzinie, no teraz jak ten film wlatuje, to już stream raczej trwa. Także dziękuję wam pięknie za uwagę, dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!